Cześć! Tak jak obiecałem, comiesięczne podsumowanie funkcjonowania kanału na Twitch. Tak jak wspomniałem miesiąc temu, chciałbym pokazać, czy w 2021 roku, pracując, wykonując różne obowiązki codzienne, można dodatkowo tworzyć kanał Twitch i go rozwijać. Pierwszy film, pomimo tego, że był w ogóle pierwszym filmem na kanale YouTube, jest dość popularny, biorąc pod uwagę świeżość kanału. Bardzo mnie to cieszy, dlatego kontynuuję i podsumuję, jak wyglądał miesiąc drugi funkcjonowania kanału, i to jest okres od 24 stycznia do 24 lutego. Także na sam początek, co się zmieniło? Ilość obserwujących 647. Niestety nie jest to realna liczba, ponieważ dnia 26 stycznia ktoś najnormalniej w świecie zrobił sobie jaja i zakupił mi 610 followersów. Jakoś tak. Wpadło wtedy faktycznie około 12-13 realnych followersów, ale większość to są jakieś takie boty. Starałem się to jakoś usunąć, starałem się to jakoś zgłosić. No nie da się. Tak naprawdę z roli prowadzenia kanału, z funkcji prowadzącego kanału, nie da się w żaden sposób tych followów usunąć. Musiałbym tworzyć zupełnie nowy kanał. Jednak poza tym, odliczając przykładowo ten dzień, czyli tych 623 obserwujących, to mamy 24 realne osoby, które polubiły ten kanał. To mnie bardzo cieszy. 3-4 osoby z nich stale na ten kanał wracają. Czyli udało mi się nawiązać, stworzyć społeczność, która już w jakiś sposób wraca na kanał, wita się, rozmawia, zostaje ze mną na chwilę. Już ta średnia widzów nie jest w przedziale 0-1, tylko już jest 2-3. Jednak zauważyłem istotną zależność, o której godzinie się streamuje. Jeżeli są to godziny wieczorne, to jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś wejdzie, pogada, zostanie. Natomiast w ciągu dnia, wiadomo, każdy z nas ma jakieś obowiązki dnia codziennego, więc ilość tych widzów jest mniejsza. Średnia liczba widzów, przedział 3,5 widza. No i tak jak wspomniałem, do tego jednego feralnego dnia wyskoczyło mi aż średni widzów 13. Z racji tego, że przez okres jakiejś godziny byłem pierwszym kanałem, który streamował Escape from Tarkov. Przyznam się szczerze, w przeciągu tej godziny mój kanał jakoś bardzo się nie rozrósł, więc fakt, że wrzuciło mnie na tą godzinę tam, dużo, dużo nie zmieni. Nadal jestem przy takim stabilnym powiększaniu community na moim kanale. Bardzo mnie to cieszy, że to się rozwija, idzie do przodu i podoba się widzom. Poza tym tak naprawdę średnia ilość widzów to jest w przedziale właśnie od jednego widza do 3, do 4 czasami. Więc jest stabilnie, ale nie jest 0, więc ta liczba 0 już nie występuje i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Co więcej, uzyskałem pierwszą subskrypcję Prime od użytkownika Toxic. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować. To troszkę podbudowało morale tego projektu. I co się zmieniło? Otóż średnia widzów przekroczyła 3. Dzięki temu uzyskałem tak zwany status towarzysza Twitch i odblokowałem możliwości subskrypcji, możliwości dodawania rozszerzeń przy użyciu bitsów. Co za tym idzie, również i reklamy. Więc tak jak widzicie, dużo się nie zmieniało, wpadła jedna subskrypcja, a poza tym już wpadałem jakieś tam dolary, centy za reklamy. O co to chodzi? Otóż jeżeli uzyskamy status towarzysza, to każdy wchodząc na nasz kanał, niestety albo stety, widzi reklamę, która się odtwarza automatycznie na samym początku i to z automatu generuje jakiś tam delikatny przychód, no ale nie są to kosmiczne pieniądze, tym bardziej, że nie mam na chwilę obecną dużej publiczności. Może z czasem się to zmieni, mam nadzieję, zobaczymy.
Co więcej, no tutaj już wpadły bitsy za rozszerzenia, czyli różnego rodzaju jakieś piosenki, melodyjki, filmy, które zostaną udostępnione na streamie. Możliwość jest multum, więc to od Was tak naprawdę zależy, w którą stronę uderzycie. I muszę podsumować, że ten miesiąc był dla mnie jak najbardziej udany. Dało mi się rozwinąć kanał, nauczyć się nowych możliwości interakcji z widzami. No i przede wszystkim poznać kilka osób, które już stale na ten kanał wracają. Idziemy dalej. Tak naprawdę te dane już są nagrywane w momencie późniejszym, już ta subskrypcja nam się tutaj nie wyświetla. Jednak ta jedna subskrypcja Prime faktycznie była. Przez miesiąc udało mi się zrobić 2 dolary. Money, money! Szaleństwo. Nie podchodzę do tego projektu jako do formy jakiegoś stałego zarobku czy utrzymywania się z tego. Chcę spróbować zobaczyć, czy coś takiego można stworzyć. Podsumujemy tak naprawdę po roku, jaki to ma sens. W tym czasie odbyło się 27 transmisji. Niektóre były krótkie, niektóre były naprawdę trwały tylko kilka minut, z racji tego, że testowałem jakieś tam nowe ustawienia. Są różne źródła wyświetlania mojego kanału, większość to są obserwujący. Następnie gdzieś tam się wyświetlałem na stronie przeglądania. Zależy od tego, w jaką grę obecnie streamowałem. Strony innych kanałów. I posiadam widzów tak naprawdę z kanałów typu Salon Gier, Psycho Gaming czy Szczuras. W tym miesiącu bardziej skupiłem się na grze Escape from Tarkov. Przyznam się szczerze, wynikało to z tego, że w późnych godzinach byłem dość wysoko pozycjonowany, posiadając 2-3 widzów, co przełożyło się na jakieś tam 2-3 followy w trakcie streama. Poza tym Heroes of the Storm, mówię krótko, gra, która już w chwili obecnej nie posiada żadnego wsparcia od Blizzarda, grana wyłącznie dla przyjemności, gra trudna, jeżeli chodzi o rozwój kanału, ponieważ jest średnio popularna w naszym kraju, ale z drugiej strony mało oblegana i większe prawdopodobieństwo, że ktoś na nasz kanał wejdzie, zobaczy i jeżeli mu się spodoba, to zostanie. Co więcej, mój kanał ma włączoną funkcję zachowywania klipów przez 2 tygodnie, to jest podejrzewam 14 dni. Z tego co widzę, są odsłony tych klipów, ale wynika to z tego, że ktoś wchodzi na nasz kanał, kiedy nie streamujemy, to jemu te klipy się automatycznie odtwarzają i to nabija do oglądnięcia, więc ta statystyka jest taka średnia do analizy. Jeżeli chodzi o program, który wykorzystuję, to jest to Streamlabs. Tak jak widzicie, ma on dużo możliwości, możemy dużo rzeczy pododawać, różnego rodzaju dźwięki, emotki, rozszerzenia. Jest bardzo intuicyjny w działaniu, moje ustawienia, które wykorzystuję. Transmisji. To Hardware NVEC. Polecam te ustawienia, ponieważ wykorzystują procesor karty graficznej i zasoby karty graficznej, a nie obciążają procesora komputera. Tryb przepływności CBR. Przepływność bitrate 6000 i ta przepływność pozwala na utrzymanie jakości na wysokości 960p, która mniej obciąża system niż 1020. Zaleca do różnego rodzaju strzelanek. Jak to wygląda w realu, to pomimo tego, że moja rozdzielczość bazowa jest 1920x1080, to jest przeskalowywana na 1664x963 i w 920p jest strumieniowana do serwerów Twitch. Pozwala to, raz jeszcze tak jak wspomnę, obniżyć obciążenie komputera. Nie gubimy aż tylu klatek
jak przy większych rozdzielczościach i mniej obciążamy internet, więc jak dla mnie to jest złoty środek. Zachęcam Was do korzystania. Streamlabs naprawdę jest bardzo intuicyjny, bardzo łatwy w obsłudze i pozwala nam na wiele możliwości i jako program do rozpoczęcia naszego projektu pozwoli Wam na naukę wielu istotnych, przydatnych rzeczy. Jeżeli podsumowanie miesiąca drugiego Ci się podobało, zapraszam Cię do komentowania. Co więcej, zapraszam Cię na mój kanał Twitch. Net Teddy Bear, gdzie kilka razy w tygodniu streamujemy różne gry, głównie Escape Room Tarkov obecnie, ale jestem otwarty na nowe propozycje. Tak jak widzicie, w dniu, gdy nagrywam ten film, jest już 690 obserwujących, więc powoli to rusza. Pamiętam, że 610 to są jakieś tam obserwujące kupione, które w żaden sposób nie wpływają na Wasz kanał, więc jak najbardziej nie zachęcam Was do tego typu praktyk, ponieważ puste followy nie promują Waszego kanału, w żaden sposób nie rozwijają Waszego kanału, a co więcej, troszkę zaburzają tą realną ilość osób, które są częścią Waszego community, które do Was wrócą, z którymi naprawdę możecie nawiązać bardzo fajną znajomość. Zapraszam Was. Mam nadzieję, że wejdziecie, spodoba Wam się, zostaniecie na dłużej. Z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I do zobaczenia za miesiąc. Na razie, cześć.